Cześć, cześć, auryczny tarot i aura miesiąca stycznia wraz z kolejnymi miesiącami roku 2020 dla Was, drogie wagi. W tym miesiącu układ rozszerzony, w tym miesiącu już karty zostały przygotowane dokładnie tą samą metodą, w ten sam sposób jak zawsze, ale wszystko po to, żeby zaoszczędzić czas i żeby przejść trochę szybciej do czytań. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to, że jesteście, za to, że uczestniczycie, za Wasze wsparcie. Bardzo, bardzo jest to budujące, że możemy tutaj wspólnie tworzyć fajną, mocną, pozytywną energię. Nowych widzów serdecznie zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia w ten przycisk, który znajduje się pod spodem filmu. Dzięki niemu będziecie mieć szybszy, łatwiejszy dostęp do treści tutaj publikowanych. A i również dla mnie jest to miły akcent tego, że jest nas coraz więcej i że dołączacie, że budujemy to pozytywne światło. Pamiętajcie proszę, że czytania są ogólne. Tutaj energia jest nieco rozproszona. Mam nadzieję, że będzie ten układ korespondował z Wami, ale może tak się zdarzyć, że nie z każdym. A więc to nie jest regułą i nie zrażajcie się, jeżeli nie będziecie czuć tej spójności. A więc nie zwlekając, zobaczmy, co dla Was szykuje rok 2020. Drogie wagi, energia tego roku to te dwa aspekty pokazujące się na spodzie tych talii. Pierwszy mówi o tym, jaki jest ogólny kierunek danego roku, drugi mówi o tej energetyce, jaka w tym roku będzie Was porywać. Względem nadchodzącego 2020 roku u Was, drogie wagi, szykuje się energia wyborów, bo o tym podpowiada ta karta. A więc będziecie stawały przed jakimiś wyborami, przed decyzjami, podobnie do Waszego znaku zodiaku. A więc taka energia trochę równowagi, czy też dążenia do tej równowagi, aby wybrać słusznie, aby wiedzieć, na czym się stoi. Pomocna w tym względzie będzie z pewnością Królowa Pentakli, która pokazuje, że energia, która będzie Wam również towarzyszyć, będzie Was mocno uziemiać, będzie Was mocno kierunkować w stronę tego, co stanowi dla Was zakotwiczenie, co stanowi budowanie ogrodów, co stanowi samo kreację. To jest taka energia samoświadomości również tego, aby pielęgnować to, co już się zdobyło, to, co się ma, ale również wzbogacać to o swój wkład własny i takie realne postrzeganie i również inwestowanie w pewne ważne dla Was sprawy. Jaką energię pokazują poszczególne miesiące? Zerknijmy. Styczeń. W styczniu przed Wami energia cierpliwości. Coś wymaga od Was cierpliwości, jakiegoś chwilowego postoju, przemyślenia być może, też weryfikacji pewnych spostrzeżeń. To być może taki czas, który pozwoli Wam na to, żeby wejrzeć głębiej w emocje, w relacje, które są wokół Was, o najogólniej mówiąc, w sytuację, aby się rozeznać, aby trochę też może nabrać pewnego dystansu. Jeżeli nawet wydaje Wam się, że potrzebujecie teraz jakiegoś przełomu, ta energia pokazuje, poczekaj, bądź cierpliwy, to do Ciebie przyjdzie. Co jest wyzwaniem, co jest trudnością w tym miesiącu? Ósemka pentakli, a więc praca, budowanie, tworzenie, tak naprawdę skupianie się na tych ważnych drobnostkach, bo w tych drobnostkach tkwi całość. Od nich zależy to, czy dany projekt, dany pomysł, dana inwestycja lub też relacja powiedzie się, mówiąc najprościej. A więc ta tytułowa cierpliwość tutaj pokazuje się w akcencie również wyzwania, jakim jest praca w miesiącu styczniu. Dla niektórych z Was może być to dosłowna praca związana z materią, dla innych z kolei może być to praca nad związkiem, nad relacjami i nad wszystkimi innymi sprawami, które wymagają Waszej uwagi. A więc tu informacja do Was w styczniu, skupcie swoją uwagę na tym, co wymaga mrówczej pracy z dużą dozą cierpliwości i dystansu do tego, co ma być tego efektem. Nie śpieszcie się nigdzie. To jest Wasza inwestycja, to co robicie teraz, to w jaki sposób działacie, to jaki jest charakter Waszej aktywności również w tym miesiącu, będzie determinował kolejne etapy
następujących po sobie miesięcy. A więc tu zwróć uwagę, aby na chwilę być może wytężyć swoją uwagę, aby na chwilę skupić się nie na rzeczach, o których marzycie i do których dążycie w podświadomości. Oczywiście nie rezygnujcie z tego, natomiast nie poświęcajcie temu aż nadto uwagi, a bardziej skoncentrujcie się na tej uwadze przyziemnej, która Was tutaj gruntuje, która pozwala Wam pomału, nitka po nitce tkać piękne arcydzieło. Skrupulatna, drobiazgowa, krok po kroku struktura dążenia do tego, co jest Waszym celem. Nawet jeżeli jeszcze dzisiaj nie wiecie, to nawet poszukiwania, otwieranie sobie nowych drzwi i możliwości, to już jest krok do przodu. Co jest radą w tym wszystkim? Rada to szóstka kielichów, a więc wzajemność, a więc radowanie się, łączenie również. To też taka energia nawiązująca do poprzednich wcieleń. To może być powrót kogoś z przeszłości, kto w jakiś sposób wywoła w Was potrzebę czy konieczność bycia cierpliwym i umiejętnego przepracowania pewnych spraw, czy w rozmowie, czy w relacji, czy w samym kontakcie z tą osobą. To również, słuchajcie, karta mówiąca o tym, abyście za mocno nie brnęli i nie zawieszali się na tym, co już zaprzeszło. Abyście bardziej skupili swoją uwagę na tym, co przyszło, a więc wdrażajcie w życie nowe plany, nowe zamysły, nowe koncepcje i ich się trzymajcie. To, co z przeszłością ważne, to, co Was buduje, jeżeli chodzi o system wartości, o pewne doświadczenia, o to, co miłe, sympatyczne, albo nostalgiczne nawet, lub sentymentalne, ale tylko w tych kategoriach karty radzą Wam na to spojrzeć. Luty. W lutym stajecie się albo dla kogoś inspiracją, albo ktoś staje się dla Was inspirujący. To mogą być też wydarzenia, które Was pobudzają do tego, żeby bardziej kreatywnie, otwarcie, innowacyjnie również patrzeć na rzeczywistość. Coś, jakaś myśl, jakaś koncepcja będzie się rodzić wokół Was. To może być natchnienie, to może być nowa twórczość, nowa wena dla tych, co są związani chociażby z zawodami kreatywnymi. Dla innych to może być chociażby inspiracja i zainspirowanie się czymś, co będziecie chcieli wdrożyć w swoje życie, a więc pewne może nowe kroki podejmiecie, niektórzy może zmienią wystrój swoich miejsc, w których przebywają, lokalizacje, etc. Ale najogólniej mówiąc, to karta inspirowania się i tego, że coś na Was będzie miało bardzo dobry wpływ, albo Wy na kogoś. Co jest wyzwaniem w tym miesiącu? A, siódemka mieczy. A więc słuchajcie, tutaj uwaga do tych, którzy się za mocno zainspirują, abyście jednak nie popełnili jakiegoś błędu, który będzie związany z tym, że to nie będzie do końca Wasz pomysł autorski, a jedynie coś, co zostało za mocno zapożyczone. To uwaga dla tych, którzy być może za mocno będą chcieli inspirować pewnymi sprawami. Kartą przestrogą dla Was w miesiącu lutym jest ta karta takiego nieuczciwego, słuchajcie, sposobu działania. Kogoś, kto być może nieuczciwie wobec Was postępuje. Na to musicie niestety uważać. To może być karta, która sygnalizuje, że wokół Was dzieją się jakieś takie lisie właśnie sytuacje, które nie do końca są uczciwe, że ktoś będzie chciał Wam coś podkraść, ktoś będzie chciał Was podejść, ktoś może też nie działać zupełnie szczerze, kierując Was na manowce. A więc na to musicie uważać. To również karta przestrogi, jeżeli chodzi o takiego dosłownego złodzieja, który wokół domu, w tramwaju, w miejscach publicznych. I tak samo, jeżeli chodzi o ludzi, którzy są wokół Was, abyście trochę bardziej uważali, z kim obcujecie, bo ta karta tutaj to pokazuje, że na to musicie w lutym uważać. Co jest kartą radą dla Was w miesiącu lutym? A więc radą jest dziesiątka buław. Tutaj jest uwaga do Was taka, abyście nie dali się przeciążyć sytuacjami, które będą wokół Was. To może być branie odpowiedzialności za jakiś projekt. To może być również wszystko to, co w jakiś sposób czujecie, że jest pewnego rodzaju balastem, co nie pozwala Wam poderwać się do góry, tylko Was jedynie dociąża. To są również emocje, to są relacje. To są wszystkie stany tak naprawdę i emocjonalne, i fizyczne, które mogą Was w jakiś sposób chcieć przygnieść. To również może być ta sytuacja związana z tym wyzwaniem, a więc z tym, w cudzysłowie mówiąc, złodziejem, który swoją nieuczciwością
może chcieć Was w jakiś sposób dociążyć, zrzucając jakby Wam na głowę pewną też odpowiedzialność, inicjatywę lub nadmiar zadań, z którymi nie będziecie mogli sobie w jakiś sposób poradzić. I tu karty mówią powoli, działaj sukcesywnie, nie przyspieszaj, nie wyprzedzaj, nie działaj ponad stan. Staraj się udźwignąć tyle, na ile pozwala Ci sytuacja. W obliczu tej karty musicie jeszcze uważać na to, aby nie brać na siebie pewnych zadań, których rozwiązania później będziecie musieli szukać na skróty. Na to również uważajcie. Marzec. W marcu jesteście ekscentryczni, przebojowi. Chcecie szokować również otoczenie pomysłami, swoim wyglądem, tym, w jaki sposób myślicie, w jaki sposób podchodzicie przede wszystkim do spraw życia, pracy. Jesteście w jakiś sposób innowacyjni, ekscentryczni, mówiąc inaczej. A więc wykazujecie się dużą pomysłowością, nietuzinkowością, spontanicznością również. I macie potrzebę, aby się z tą energią utożsamiać. Macie również potrzebę, żeby ta energia wokół Was się działa. A więc będziecie chcieli również dążyć do tego typu miejsc, które być może będą tą ekscentryczność jeszcze bardziej wzmagały i będą wpływały na to, że Wasze nastawienie będzie szło właśnie w tym kierunku. To są nowe pomysły, to są również pewne nowe plany i takie wdrażanie czegoś w sposób odrobinę szalony. Co jest wyzwaniem w tym miesiącu dla Was? Wyzwaniem dla Was jest giermek buław, a więc energia mówiąca o tym, że musicie się czymś zająć w sposób natychmiastowy, nie czekać, nie zwlekać, po prostu starać się temu sprostać, podjąć się jakiegoś działania. Może się okazać, że sytuacje będą wymagały od Was pewnego innowacyjnego sposobu zachowania, ustosunkowania się również do danej sytuacji w sposób właśnie taki ekscentryczny, taki niekonwencjonalny. I tu jest rada do tego, żebyście po prostu w to wchodzili, abyście działali, abyście dali sobie szansę na to, żeby mogło się z tego coś fajnego rozwinąć. Działajcie niezwłocznie, podejmujcie się działania, przyjrzyjcie się tej szczęśliwej monecie. Tak mówi karta. A co jest radą dla Was? Piątka pentakli, a więc karta trochę takich braków. Co może mówić ta karta? Abyście być może za mocno nie patrzyli na sprawy materialne, abyście być może też robili coś bardziej dla idei, aniżeli dla wartości pieniądza. Takie mam przesłanie, że jeżeli będą to nowe pomysły, nowe plany, nowe sytuacje, nowe znajomości również, poznacie być może kogoś ekscentrycznego, albo jakaś sytuacja będzie na tyle dziwna, że uznacie, że to jest coś szalonego i nie warto, czy warto w to wchodzić. Karty mówią, wyzwaniem jest, abyście spróbowali, ale radą dla Was jest to, abyście nie patrzyli na sprawy tak w taki bardzo wymierny sposób, że coś za coś i że musicie koniecznie na tym coś ugrać, coś zarobić. To jest pewnie to może być innego rodzaju inwestycja. Karta rada również mówi, naucz się prosić o pomoc, naucz się być może negocjować te warunki, bo, no właśnie, jeżeli tutaj staniecie przed koniecznością tego, że coś wymaga od Was nakładu Waszego czasu, czasu, który powinien być opłacony, bo jesteście ekspertami, bo musicie coś wykonać i za to Wam się należy jakaś zapłata, to karta mówi, walcz o to, negocjuj, wyciągnij rękę. To jest karta proszenia o pomoc, ale tu w tym aspekcie mam wrażenie, że mówimy o tym, abyście potrafili ocenić realnie sytuację. Więc dla jednych ta sprawa może nie będzie miała zbyt dużej wagi, zbyt dużego znaczenia, że coś robicie tylko dla idei i tu zalecany jest tego typu pogląd. Dla innych z kolei, gdzie wiecie, że to się musi wiązać z pieniądzem i są na to pieniądze, to jest karta, która mówi, być może nie pozwól sobie na niedostatek, nie pozwól sobie na pewien deficyt. To również karta, która mówi, zauważaj swoje deficyty w sytuacji. Bądź obiektywny. Nie daj się zepchnąć na drugi tor. Nie pozwól, aby też inni pozwalali sobie na niepomaganie Ci w czymś. Lub pewnego rodzaju właśnie wykluczenie. Kwiecień. No i właśnie tutaj się izolujecie, więc albo ktoś stara się od czegoś odpocząć, albo ktoś otrzymał po prostu wilczy bilet. Tu energia nie jest do końca doprecyzowana, czego dotyczy ta izolacja, ale tak
Najogólniej jest to miesiąc pewnego dystansu, pewnego odsunięcia się, a może nawet chęci i potrzeby zrobienia właśnie takiego kroku. Co jest wyzwaniem w tym miesiącu? Siódemka pentakli, a więc walka o to, co jest Waszą przewodnią ideą. Walka o Wasze również wartości, o to, co Wami kieruje, o to, w jaki sposób postrzegacie pewne sprawy. O to, że... O rację, mówiąc najprościej. O to, jak myślicie i jak czujecie i jak chcecie działać. To jest karta Waszych wartości, to jest karta niepoddawania się, to jest karta bycia dzielnym i obrony własnych ideałów. Co jest radą dla Was? Arcykapłanka. Arcykapłanka to karta, która jest tajemnicą, to karta, która też może Wam proponować tego typu postawę, a więc nieco tajemniczą, nieco może właśnie odizolowaną. Jeżeli jakiś problem, jakaś sytuacja będzie wymagała od Was bronienia swoich racji, pamiętajcie, że jesteście bardzo silni, mocni i macie te argumenty. Pytanie tylko, czy musicie je od razu pokazywać. Pytanie tylko, czy musicie od razu z nimi wychodzić naprzeciw być może pewnym prowokacjom. A jeżeli już wyjdziecie, to karta ta radzi: wykorzystuj swoją mądrość. Patrz również poprzez intuicję, głębokie odczuwanie i naukę, którą masz w sobie. To karta mądrości, głębokiej miłości. A więc kochając też można się izolować i bronić swoich racji. Tu bardziej mam wrażenie, mowa jest o tym, w jakim stylu i jak głęboko również pewnych rzeczy dotkniecie lub odsuniecie się od pewnych spraw dla innych. Kwiecień. Ważny dla Was będzie status, pozycja społeczna. To, co Was otacza, to w czym Wy jesteście osadzeni, to będzie myślenie o przyszłości, to będzie również zabezpieczanie mienia tu i teraz. To również myślenie i zabezpieczanie swojej pozycji społecznej, zawodowej, a więc myślenie ambitne, myślenie bardzo takie przyziemne, konkretne, dookreślające. Co jest wyzwaniem dla Was w maju? Dziewiątka pentakli, a więc trochę taki Wasz wewnętrzny świat, Wasze marzenia, to dokąd zmierzacie, to co chcecie tworzyć, to w jaki sposób kreujecie rzeczywistość. To jest energia, która jest wyzwaniem, a więc naucz się budować, naucz się doceniać, naucz się patrzeć wokół siebie tymi mocnymi akcentami, które posiadasz wokół siebie. To jest Twoje królestwo, to jest Twoje bogactwo, ale też nie to materialne, to jest wszystko to, co buduje Ciebie. To jest wszystko to, co składa się z drobnych części na jedną wielką całość. Czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie i na Twoją wątpliwość, jeżeli chodzi o status? Ciężko stwierdzić, natomiast karta mówi, że to będzie faktycznym wyzwaniem, że to będzie chęć realizacji swoich marzeń, bo być może niektórzy marzą właśnie o tym, żeby podnosić swoje kwalifikacje, podnosić swoją stopę społeczną. I ta karta o tym mówi, że w maju macie ku temu dużą szansę, aby się czegoś podjąć, aby stabilizować pewne kwestie ważne tu na Ziemi, które pozwalają Wam osiągnąć jakiś status. Wyzwaniem dla Was w miesiącu maju może być zbyt duża chciwość. To jest taka przestroga, abyście nie wykazywali się takimi cechami, które dążą do egoizmu, które dążą do tego, żeby za wszelką cenę posiadać. To może być wyzwanie dla Was, abyście umieli sprostać i wypośrodkować pewne sprawy. Co jest radą dla Was? Właśnie dziesiątka denarów o tym mówi, abyście umieli doceniać to, co macie, abyście zauważyli, że to już wszystko jest wokół Was, tylko wymaga może pewnego wzmocnienia. A z drugiej strony zastanówcie się, czy faktycznie ten status, to nazewnictwo jest tak ważne, to poczucie tego, kim się jest z nazwy, jest tak bardzo istotne. Ta karta mówi o tym, spójrz realnie, spójrz w taki sposób mocno przyziemny, ale też spójrz pełnią. Naucz się widzieć, że już to masz, a więcej przyjdzie do Ciebie, jak wykażesz wdzięczność, jak zobaczysz i naprawdę uwierzysz, że tak wiele już posiadasz. Zawsze możesz więcej, ale tu karta Cię prosi, zobacz najpierw, co jest w zasięgu Twojego wzroku, co jest w zasięgu Twoich możliwości, do czego już doszedłeś,
jak wiele już zdobyłeś. To karta obfitości. A więc maj wygląda bardzo kusząco dla Was, drogie wagi. Pamiętajcie tylko o tej równowadze. Czerwiec. W czerwcu energia praktyczna, energia przyziemna, energia budowania i tworzenia i doceniania tego, co się ma. Mam takie wrażenie, że bardzo jest to korespondujące z tą energią poprzedniego miesiąca, a więc w miesiącu czerwcu osiągacie pewną wiedzę, pewien może status właśnie, a więc tu w tym miesiącu patrzycie bardzo przejrzyście, bardzo klarownie na sytuację, na otoczenie, na Wasze życie, na ten wspomniany wcześniej status. Być może dokonujecie pewnego ustrukturyzowania w otaczającym Was środowisku. W pracy, w życiu patrzycie praktycznie, a więc nie bujacie w obłokach, nie jesteście zanadto marzycielscy. Patrzycie na to, co jest teraz i tu, co Wam daje realne szczęście, co Wam daje też możliwość progresu. W miesiącu czerwcu stajecie prosto na nogach. Może to dotyczyć tego, że będziecie bardziej wytężenie pracować, a może to też być związane z faktem, że przedurlopowo lub też urlopowo właśnie będziecie chcieli jeszcze bardziej wykazać się pracą, skupieniem na tym, co jest materią, aby się zorganizować, aby pomnożyć też swój majątek. Co jest wyzwaniem dla Was i przeszkodą jednocześnie? Karta gwiazdy. A więc słuchajcie, może być tak, że niektórzy z Was osiądą na laurach. Może być tak, że niektórzy z Was uznają, że już mają wszystko, że już niczego nie muszą, że coś osiągnęli właśnie. Ta karta mówi, bądź praktyczny, patrz na to realnie, patrz na to, dzisiaj jest, jutro może nie być. To tutaj nie chodzi o straszenie Was tym wszystkim, ale karta zachęca do tego, abyście spojrzeli w sposób przyziemny, bo to jest wyzwaniem, abyście może za mocno nie bujali w obłokach. Może być dla niektórych wyzwaniem również to, żeby uwierzyć w siebie, żeby mieć konkretną wiedzę na temat samego siebie. Taką, która Was strukturyzuje. Taką, która Was ugruntowuje. Wyzwaniem dla Was mogą być również często zbyt duże oczekiwania względem przysłowiowej gwiazdki z nieba, a więc tego, co jest Waszym ideałem, tego, co chcielibyście, aby już się stało, tego, co być może niektórzy z Was myślą o samych sobie. To bardzo dobrze, że myślicie o sobie w sposób fajny. Natomiast karta pokazuje, że to może być przeszkoda do pokonania. Może to być również środowisko wokół Was, które w jakiś sposób będzie chciało za mocno wywierać na Was presję tego gwiazdożenia, tego bycia w centrum uwagi. A może Wy sami będziecie chcieli być w centrum uwagi, bo energia czerwca będzie trochę zbyt przyziemna, a Wy już od maja w zasadzie patrzycie na życie w taki sposób bardzo odważny. To energia, która mówi do Was, nie poprzestawaj na tym, co już zrobiłeś, nie poprzestawaj na tym, czego już dokonałeś, ale szukaj dalszych inspiracji, szukaj dalszych wariantów, możliwości, kreuj swój świat na nowo, wciąż na nowo, wciąż do przodu. Pokaż, na co Cię stać, wykaż się, nie stój w miejscu. W miesiącu z czerwcu dokonuje się jakiś, mam wrażenie, przełom u Was. Wyznaczacie sobie jakby nowe cele, nowe idee. Może to jest osoba, która wchodzi w Wasze życie i jest spełnieniem Waszych oczekiwań, Waszych marzeń. Nic tylko podążać za tą drogą, którą wskazuje Wam gwiazdę. Co jest radą w tym wszystkim? Siódemka kielichów. A więc może tych gwiazd będzie więcej w czerwcu i będziecie musieli nauczyć się wybierać. Być może staniecie przed koniecznością dokonania konkretnego wyboru. Może ta energia, która się pokazuje w czerwcu, ta ogólna, wskazuje na to, że jak już spotkacie tą gwiazdę na swojej drodze, czy to w miłości, czy w innym aspekcie Waszego życia, to karty proponują, nie przebieraj, nie wybieraj, nie wymyślaj. Patrz realnie, tak na siebie, jak i na to, co do Ciebie przychodzi, tak jak i na tego drugiego człowieka, który do Ciebie idzie, tak jak i na tą energię, która do Ciebie zmierza. Oceń wszystkie dane Ci możliwości, wszystkie dane Ci szanse. Karta energii ogólnej mówi Wam, patrz praktycznie, patrz na to, co Ci faktycznie potrzebne w życiu. Podchodź do tego w sposób realny, podchodź do tego w sposób właściwy danej sytuacji. Nie bujaj za mocno w obłoka, zejdź na ziemię. Jeżeli natomiast wykażecie się tą energią, karty mówią, myśl ambitnie. Nie przestawaj na tym, co małe. Wykazuj się realnymi możliwościami. Takimi też się otaczaj. To mówi druga karta. Ale pierwsza mówi o tym,
patrz wyżej, zawsze patrz wyżej, zawsze sięgaj wzrokiem trochę dalej, co nie oznacza, żebyś się gubił w marzeniach i na nich tylko poprzestawał. Lipiec. W lipcu możecie chcieć się czemuś poświęcić, możecie mieć taką energię poszukiwania pomocy, dawania tej pomocy. To karta również instytucji pewnych, z którymi być może niektórym Wam przyjdzie rozmawiać, do nich się zgłaszać, kierować, o coś ubiegać lub o coś walczyć. To energia przede wszystkim poświęceń, a więc tutaj w miesiącu lipcu albo będziecie chcieli się poświęcić czemuś, komuś, albo też taka energia będzie Wam ofiarowana. Co jest wyzwaniem dla Was w lipcu? No więc wyzwaniem w lipcu jest faktycznie odejście od jakichś takich form walki, od takiej walki z wiatrakami, która nie przynosi żadnego efektu żadnej ze stron. To jest taka energia nerwowa, to jest energia niepokojąca, która nie pomaga w zasadzie w załatwieniu niczego. To jest taka energia, która przynosi tylko i wyłącznie zgliszcza, żal i brak zwycięzców. A więc tutaj starajcie się od tego stronić, od tego trzymać z daleka, ponieważ to nie służy niczemu dobremu. Jeżeli macie jakieś sprawy do przeforsowania, do załatwienia, postarajcie się to obejść, postarajcie się to zrobić albo w innym terminie, albo na przykład innymi metodami. A co radzą karty? Karty radzą: otwórz się na świat. Otwórz się na świat i bądź otwarty. Czyli to karta mówiąca o tym, żebyś nie zamykał siebie, swych emocji i nie zamykał siebie przede wszystkim w złych emocjach, nawet jeżeli takie mogą być Ci podarowane, bo to jest karta również darów. A więc te dary niekoniecznie muszą być takie, na które oczekujecie. To może być po prostu jakaś niefajna atmosfera, w której jedyną możliwą drogą dla Was jest chęć i próba szukania możliwości na zewnątrz. A więc albo szukanie pomocy na zewnątrz, albo też otworzenie się na świat, ludzi i to wszystko, co niesie nowa perspektywa. To świat w dosłownym znaczeniu, ale również świat jako cykl. A więc coś musi się zamknąć w lipcu i coś na nowo musi się otworzyć. Domykacie pewne sprawy. Pewne sprawy już są na finiszu. Pamiętajcie tylko o formie komunikacji, o formie łączności ze światem, a więc z innymi ludźmi, z którymi musicie przebrnąć przez tą sytuację lub zbiór tych sytuacji. Karty radzą: otwórz się, bądź otwarty, szukaj nowych możliwości, szukaj nowych kontaktów. Pamiętajcie przede wszystkim, że karta świata to osiągnięcie celu. A więc jeżeli Waszym celem jest osiągnięcie jakiegoś dofinansowania, jakiegoś wsparcia chociażby ze strony innych, to jest to możliwe. Natomiast karty pokazują: nie działaj w taki sposób, który nie jest korzystny dla nikogo, nie działaj w taki sposób, którego Ty sam sobie byś nie życzył. To może być również karta, mówiąc najprościej, wyjazdu w lipcu, że wyjedziecie za granicę, wyjedziecie gdzieś daleko i dacie sobie upust tych fajnych emocji, tego, o co walczyliście, tego, na co czekaliście tak długo. Karta ta mówi również: znajdź siebie w tym wszystkim, znajdź punkt zaczepienia, nie błądź. Bądź świadom tego, kim i gdzie jesteś. Sierpień. No więc mam wrażenie, że niektórzy z Was jednak na przełomie lipca a sierpnia wyjadą, bo tu jest pełen entuzjazm, radość i naprawdę bardzo, bardzo fajne emocje. Tu będziecie szczęśliwi. Sierpień da Wam bardzo dużo słońca, da Wam bardzo dużo okazji do tego, żeby się cieszyć, do tego, żeby radować, żeby zarażać również tym entuzjazmem innych. To będą też energie, przede wszystkim energie wokół Was, czyli ci ludzie, którzy będą Was otaczali, te sytuacje, których będziecie doświadczać, one będą napawać i nakłaniać Was do bycia radosnym. Bardzo dobra energia po tym czasie, który wymagał od Was chwili skupienia, chwili być może mocnej analizy kroków właściwych do podjęcia. Teraz możecie sobie pozwolić na chwilę odpoczynku. Sierpień taki właśnie będzie. Co jest wyzwaniem dla Was w sierpniu? Tą przeszkodą? Umiarkowanie. No więc słuchajcie, to umiarkowanie, które mówi o tym, żebyście działali w sposób umiarkowany, żebyście wiedzieli, gdzie jest granica pewnych zasobów, możliwości Wam danych. To może chodzić chociażby o finanse, abyście też umieli płynnie gospodarować się tak emocjonalnie, jak i finansowo. To karta również mówiąca o tym, że może Was spotkać miłość, że i że to ona wywoła w Was ten entuzjazm. Że coś do Was takiego przyjdzie, co porwie Was ku energii szczęścia,
ku wielkiej radości, ku uzdrowieniu przede wszystkim. Co jest radą dla Was? A z kielichów. A więc Kaziu, zakochaj się. Słuchajcie, no miesiąc sprzyjający takim emocjom, miesiąc sprzyjający temu, żeby wzniecić w sobie ten potencjał, bo as kielichów mówi o potencjale, a więc tu się mogą pojawić pewne potencjały na Waszej drodze. I wygląda to bardzo sympatycznie, wygląda to bardzo miło, jeżeli chodzi o energię tego wakacyjnego czasu. Czy to będzie wakacyjna miłość? W tym układzie tego się nie dowiemy, ale tak czy siak idzie do Was coś fajnego, idzie do Was coś entuzjastycznego, coś, co będzie mocną kropką nad i tego okresu półrocza. I tu bardzo fajne dla Was wieści, że to może być coś naprawdę wiążącego z potencjałem na przyszłość. A z kielichów to również, słuchajcie, nowe projekty, nowe możliwości, czas do zakochania się, nie tylko w drugim człowieku, ale czas do zakochania się także w tych rzeczach, które Was porywają do życia, które dają Wam ten właśnie entuzjazm. A więc mówiąc najkrócej i najzwięźlej, miesiąc sierpień pojawia się jako miesiąc ukojenia, uzdrowienia, wyciszenia, ale pobudzenia emocji, pobudzenia rytmu serca, do takiego rytmu czaczy. Pamiętajcie tylko, żeby nie skakać na główkę, to trochę niebezpieczne. Wrzesień. W miesiącu wrześniu możecie chcieć ulegać za bardzo autorytetom lub te autorytety mogą chcieć za mocno na Was wpływać. To pewna informacja dla tych, którzy być może mają jakieś sprawy związane z urzędami, być może jesteście w jakimś stopniu zależni od czyjejś decyzji. To jest też karta pewnego rodzaju spraw zależnych od osób, które mają pewną władzę. A więc tutaj może być taki okres oczekiwania, może się wokół Was taka energia kumulować, że to Wy na coś czekacie lub do kogoś zwracacie się z taką właśnie, z jakąś prośbą. Może być to karta wskazująca na to, że sami będziecie potrzebować autorytetów lub sami będziecie chcieli się wykazać taką energią, że to Wy jesteście autorytetem dla na przykład swoich pociech, dla osób, które są wokół Was. To karta pewnej wiedzy, ale również władzy. Czy będziecie chcieli się jej poddać? Czy będziecie chcieli jej zaufać? Jakie jest wyzwanie dla Was w tym miesiącu? Wyzwaniem dla Was jest dziewiątka kielichów, a więc radowanie się, spełnianie życzeń, dopełnianie również pewnych rzeczy. A więc kartą wyzwaniem, ale również przeszkodą jest to, że możecie za mocno jeszcze być jedną nogą na wakacjach, że może Was się trzymać jeszcze taka energia błaha względem tej, która jest tutaj kierunkująca. To karta również rodziny, a więc tutaj dużą rolę będziecie chcieli poświęcić rodzinie i może to oznaczać, że na przykład w stosunku do swoich pociech lub bliskich taka postawa będzie właśnie zalecana, abyście się nią wykazali, abyście pewne rzeczy mogli trochę postawić do pionu, trochę wdrożyć ten rytm nowego, szkolnego, mówiąc w cudzysłowie, roku. Jeżeli taką postawą będziecie chcieli się charakteryzować, to raczej strategicznie, natomiast w sprawach takich emocjonalnych karta radzi bądź przyjacielem, bądź bliskim, swoim bliskim. Karta rada dla Was? Trójka mieczy. Miej serce i patrzaj w serce. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, że to ma związek z tym ustąpieniem. Że tutaj miesiąc wrzesień będzie trochę takim wyzwaniem dla Was, jeżeli chodzi o to, że być może Wy będziecie wyczuwać pewną presję, a jakieś sytuacje wokół Was mogą wręcz wymuszać lub mogą też w jakiś sposób ukierunkować się w zupełnie odwrotną stronę, co może powodować, że dla Was będzie to informacją ku temu, aby się wycofać, aby się poddać, aby nie ranić właśnie, aby nie ranić siebie nawzajem, aby bastować z pewnymi sprawami, które wiadomo, mają dla Was pierwszeństwo, są dla Was być może bardzo istotne, ale pytanie, jeżeli zależne są od kogoś innego, a ten ktoś nie jest na to jeszcze gotowy, może należałoby odpuścić, może należałoby poczekać i dać jemu ten indywidualny czas, w którym to on sam odniesie się do tego, co i Wy już wiecie. Dla mnie jest to miesiąc wyjścia trochę w kontrze do energii, która Was będzie ukierunkowywała, aby nie spowodować pewnej lawiny
negatywnych emocji, szkodzących, takich, które dopuszczone do głosu mogą skutkować długotrwałym milczeniem. Październik. Październik nasila w Was energię koncentracji, a więc skupienia się na tym, co istotne. Być może to skupienie czyjejś uwagi na sobie lub Wy się skupicie na kimś, ale mówiąc najogólniej, to może być energia, która kieruje Wami i kieruje Was w stronę tego, abyście skupili się na czymś, co wymaga Waszej atencji, tu i teraz. Skoncentrowania się na czymś bardzo istotnym. Może być to jakaś ważna rozmowa dla Was, to może być również pewna umowa, to mogą być nowe ustalenia, to mogą być pewne sprawy do przedyskutowania, to mogą być pewne sprawy do omówienia, ale również i przede wszystkim to mogą być nowe umowy, nowe kontrakty, te, które są podpisywane nie tylko w charakterze nowej pracy, ale najogólniej pewnych zdobycia pewnych zysków, wymiany również pewnych informacji. To karta, która wymaga od Was uwagi w najdrobniejszych szczegółach. Jeżeli tym bardziej będą to plany związane z podpisywaniem dokumentów, zwróćcie uwagę na to, co jest pisane drobnym makiem, co moglibyście pominąć, co może się wydawać mało istotne. Skupcie się na detalach, skupcie się na szczegółach. A co stanowi przeszkody w tym miesiącu? Co stanowi Wasze wyzwanie? Król mieczy. A więc bardzo racjonalne, logiczne i analityczne myślenie. Tak jak przedstawia obrazek, najbardziej w mowie, ale również w podejmowaniu decyzji, w tym, co stanowi dla Was tą drabinę ku wyższym aspiracjom, co Was wprowadza na tak zwany level up. Bardzo jest to spójne z tą energią ukierunkowującą, ponieważ to jest karta, która Was w jakiś sposób uprzedza, co może się wokół Was dziać. Ta karta przedstawia, co z Waszej strony stanowi przeszkodę, stanowi wyzwanie. A więc możecie nie być na tyle gotowi lub na tyle chętni lub na tyle świadomi, aby chcieć postępować w taki właśnie sposób. A tu karty mówią, musisz być strategiem, musisz być chwilami nawet bardzo chłodny, bardzo zdecydowany, odcinający to, co Ci nie służy. Tu nie ma czasu na konwenanse i pewne nieścisłości. Tu są fakty. Tu są ważne te sprawy, które masz możliwość wypracowania, wynegocjowania, do określenia, zanim złożysz ostateczny podpis. Mówiąc w takim dużym, metaforycznym skrócie. To są karty ostrzegające, karty również ukierunkowujące Was w październiku. Co jest radą dla Was? To karta giermka pucharów, a więc osoby mało doświadczone. Dlatego tu zwracam Waszą szczególną uwagę, abyście skoncentrowali się na tym, co wymaga Waszej koncentracji. Czasami nauka na własnych błędach to jedyna droga do tego, żeby się o czymś przekonać, żeby odczuć na własnej skórze i nie popełniać tych błędów na przyszłość. Ale tu karty radzą właśnie, postaraj się uniknąć tych błędów. To również karta, która mówi do Was, nie rób niczego na hura. Choćby nawet tu się pojawiło nie wiadomo co przed Tobą, jakaś okazja, coś, co już musisz kupić, coś, co musisz wejść. Karty mówią, skoncentruj się, zastanów się, zasięgnij opinii. Rozważ. Listopad. I w listopadzie dokonujecie jakiegoś wyjścia. Uciekacie skądś, coś Was wycofuje. Być może jest to związane z tą sytuacją październikową, że tutaj wstrzymaliście się z pewnymi decyzjami, albo wręcz odstąpiliście od pewnych kroków, które nie wydawały Wam się intratne. Tu następuje wyjście. Tu następuje odwrócenie się od tego, co niekorzystne, co w zasadzie Was nie interesuje, czemu nie chcecie poświęcać już nawet grama swojej uwagi. To karta mówiąca o ocaleniu, ucieczce, również pewnego rodzaju, można powiedzieć, ewakuacji. A więc tu przed czymś siebie chronicie, z czegoś wychodzicie, z jakiej sytuacji, czy obronną ręką. Zobaczmy, co jest wyzwaniem dla Was w tym miesiącu.
No właśnie. Pewne sytuacje nie do przewidzenia, pewne zwroty sytuacji, pewne losowe historie. A więc to może być coś, co Was zaskoczy. To może być sytuacja, która w jakiś sposób będzie nowa lub innowacyjna. To pewne zbiegi okoliczności, na które dzisiaj nie macie wpływu. Tu karty pokazują, że raczej będzie to krok w kierunku ucieczki, w kierunku wyjścia, wydostania się. Co karty radzą w tej sytuacji? Tu karty radzą, łączcie się w pary. Może być to dla niektórych, słuchajcie, informacja o tym, że z czegoś trudnego chcecie wyjść, bo pojawia się na horyzoncie jakaś zmiana, bardzo sympatyczna. I ta zmiana, no tutaj Wam sprzyja, bo tu się pojawia dwójka kielichów, a więc partnerstwo. To może być partnerstwo zawodowe również. W miesiącu listopadzie odchodzicie od czegoś, co Wam nie służy, od czegoś, co jest trudne, od czegoś, co nie napawało Was żadnym możliwym kierunkiem bliskim sukcesowi. Tu następuje pewna odmiana. Wyzwaniem dla Was również jest około fortuny w znaczeniu zmian, które mogą być zbyt raptowne. To może być wyzwanie, które musicie sprostać, czyli wejść w tą zmianę. Dla niektórych tą zmianą może być właśnie nowe środowisko pracy, dla innych może być to nowe środowisko emocjonalnych sekwencji. Dlatego karty tutaj radzą, łącz się. Szukaj również wsparcia w innych, jeżeli sytuacja od tego zależy, jeżeli ta sytuacja tego wymaga. Nie bądź i nie graj w pojedynkę. Dla niektórych ta karta, która może mieć duży związek z tym odstąpieniem, wyjściem z danej sytuacji, pokazuje, żebyś rozwiązał to w najbardziej możliwy i łagodny sposób, jaki proponuje Ci los. A więc staraj się działać partnersko, staraj się wychodzić na kompromis, staraj się szukać łagodnych rozwiązań, bazujących przede wszystkim na wspólnocie, na partnerstwie, na rozwiązaniach, które tworzą kompromis i nie zostawiają żadnych takich przykrych wrażeń. A więc miesiąc listopad może być miesiącem kompromisów dla Was. I grudzień. No więc słuchajcie, w grudniu przychodzi miłość. Kolejna, nowa. Bardzo dobry czas, bardzo miły czas. Może być to związane właśnie z tymi sytuacjami, które się zmieniają, które następują jakby trochę znienacka. Coś, na co może czekaliście, a czego się nie spodziewaliście, właśnie w grudniu w jakiś sposób się manifestuje. Dochodzi do głosu amor, co jest piękną, fantastyczną dla Was energią. Co jest wyzwaniem dla Was w tym miesiącu? Wyzwaniem dla Was jest czwórka pentakli, a więc takie, słuchajcie, właśnie barykadowanie się albo szukanie i już umajanie gniazdka. Bo ja trochę tak postrzegam to, że będziecie, niektórzy z Was będą chcieli zatrzymać tą energię, że będą chcieli w jakiś sposób pewne rzeczy już zbierać i kumulować wokół siebie w taki sposób, który Wam da poczucie bezpieczeństwa, który da Wam poczucie też stałości. Bo patrząc na tą kartę, jeżeli się ktoś wokół Was pojawi, kto będzie ciekawy, interesujący, możecie mieć w ogóle taką chęć zatrzymania go. Możecie mieć chęć taką stworzenia już tego gniazda, zamknięcia go w środku, jak w złotej klatce. Karta rada dla Was pokazuje, bądź elastyczny. Daj sobie i innym czas na zmiany. Pozwól, aby to szło w naturalnym rytmie, aby to się płynnie zmieniało, aby zmieniając się, samo znalazło ten właściwy kierunek i ten właściwy status. Karta czwórki denarów i jako karta przestroga, jako karta wyzwanie może mówić również o tym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na swoje zasoby, być może je chronili. Ale w aspekcie tej karty tutaj, która jest radą dla Was, mam wrażenie, że karty zachęcają Was do tego, abyście nie trzymali kurczowo rzeczy, które tracą energię. Rzeczy pewne muszą być w obiegu. Tak i uczucia muszą również nabierać nowych poziomów. Nie zatrzymujcie tego stanu. Nie trwajcie cały czas na tym samym poziomie. Pozwólcie sobie iść dalej. Nie bójcie się tego. Tak mówią karty.
otwórzcie się na zmiany. Spróbuj odkryć w sobie coś nowego. Spróbuj odkryć w sobie nowego siebie. To dla niektórych również karta mówiąca o tym, żebyście się oddali miłości właśnie, czyli tej ukierunkowującej Was energii, aniżeli trwali przy wartościach typowo materialnych. Dajcie coś, otwórzcie się, odrzućcie chcieństwo i pewną kontrolę również. Tak w grudniu przedstawia się dla Was energia, która radzi Wam: otwórz się. Patrz w kierunku tego, co nowe, przede wszystkim dla siebie samego, dla swojego rozwoju, dla swojego progresu. Na każdej płaszczyźnie. Drogie wagi, karty pierwsze, które były wylosowane jako ta energia ukierunkowująca cały rok, nie kłamały. Jak widzicie, poprzez przekrój tych miesięcy widać najbardziej, że dla Was sprawy wyborów mają tutaj kluczowe znaczenie. Ten rok faktycznie będzie się jawił przed Wami w takich kategoriach stawianych pytań: mieć czy być, gdzie być, w jakim charakterze, jak radzić sobie z pewnymi trudnymi sytuacjami, czy ulegać naciskom, czy słuchać swojego wewnętrznego głosu, a i również wyborom związanym z pewnymi strategiami, które mają Was bardziej właściwie doprowadzić do następnego etapu. Od Was tylko zależy, jaki styl tego wybierzecie, jaki również, jaką dynamikę narzucicie sobie poprzez ten cały rok. Pamiętajcie, że są sytuacje, które Was mogą zaskoczyć, są sytuacje, które Was mogą zaskoczyć również w tą bardzo sympatyczną stronę. I karty pokazują, że zawsze wybór należy do Was. Tu dualność u Was pojawia się prawie niemal w każdym miesiącu lub wielowątkowość. Dlatego ważne jest, abyście zawsze patrzyli poprzez swoje potrzeby, tej energii, która pokazuje, że powinniście budować wokół siebie przestrzeń otwartą na innych ludzi, otwartą na nowe możliwości, otwartą pod względem również przepływu tego materialnego, aby to wszystko oddychało, tak jak ziemia. Karty radzą: wybieraj, decyduj. To jest dosyć ważne, aby być aktywnym w tym roku. Aby się zmobilizować i aby nie uciekać od pewnych spraw z miesiąca na miesiąc, tylko wyznaczać sobie właśnie te cele. Samo stanowić o tym, co się wokół Ciebie dzieje. Pamiętajcie, co jest Waszą siłą i pamiętajcie, jak piękną energię macie do tego, żeby zarażać nią świat i tworzyć tak naprawdę dobry kierunek rozwiązywania, nawoływania, przyciągania energii i budowania na ich podstawie nowych, mocnych fundamentów. To energia tej królowej pentakli. Ona jest naprawdę fajna i łagodna, zdecydowana i mądra, ale potrafiąca myśleć w sposób zarówno kreatywny, jak i bardzo przyziemny. To jest energia, która Wam w tym roku towarzyszy. To jest bardzo dobra prognoza, a więc nie czekajcie i nie zwlekajcie, tylko podejmujcie się działań. Życzę Wam bardzo owocnego 2020 roku, wyłącznie w pozytywne aspekty, wyłącznie w to, co sobie wymarzycie, aby się spełniło. Podchodźcie do spraw w sposób ambitny i pewny i nie przerażajcie się chwilowymi ograniczeniami prędkości na Waszej drodze. Po prostu trzeba czasami przyhamować i przejechać dalej. I już nie oglądać się za siebie, tylko patrzeć na to, co przed nami. Wszystkiego, wszystkiego pięknego, pozytywnej i magicznej aury, drogie wagi, Wam życzę w tym roku. Trzymajcie się bardzo ciepło. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej.